Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, nie chcę, ale muszę. Byłem bardzo napalony, jak wiecie, na ten pojazd. No może nie bardzo napalony, ale sądziłem, że będzie to absolutnie fantastyczny prezent. Może z mojego punktu widzenia nawet najlepszy prezent. Ponieważ właśnie ten pancerek w War Thunderze jest i radzi sobie tam naprawdę, naprawdę dobrze. Głównie ze względu na siłę ognia, ponieważ czołgi normalne no nie mają aż takiej siły ognia w War Thunderze, te niemieckie wczesne. No i tutaj w WoCie jest inna sytuacja, ale pomyślałem sobie, że rzeczywiście na czwartym poziomie będzie fajnie. Niestety komuś z WG bardzo przeszkadzało chyba, żeby dać graczom dobry pojazd czwartego poziomu i zrobili sobie z niego magazynek. Zrobili magazynek z tak wolnym przeładowaniem, że czołg ten ma, czekajcie, 971 DPM-u na super załodze i na czekoladzie. 971 DPM-u, moi drodzy. Oczywiście ktoś z was może powiedzieć, ale przecież on ma magazynek do licha ciężkiego, więc będzie brał te wszystkie pojazdy na dwie serie albo niektóre na jedną serię. No niestety nie. Oczywiście ten magazynek to jest chyba, ile tutaj jest tych pocisków? Na trzy pociski, które są w stanie zadać po 70 uszkodzeń, on by był zdecydowanie dużo lepszy, gdyby czołgi nie dostały buffa do HP. Prawda? Czyli kiedyś miały bardzo mało życia, te niszczyciele by może i niszczył niektóre chociaż na serię i to by było fajne. Niestety, moi drodzy, na tym poziomie pojazdy, no sam ten pojazd ma już, jak widzicie, 415 życia, a może zadać jedną serią 200, ile? 210, tak? Średnio. Także dobrze nie jest. Absolutnie dobrze nie jest. Dodatkowo zdecydowali dać się mu niecelne działo, bo tutaj na tych wszystkich usprawnieniach, które dodałem, ma 0,37 i jeszcze wolno skupiające działo, ponieważ pomiędzy pestkami jest tutaj 2 sekundy, moi drodzy, a 1,71 czas celowania tylko dlatego, że dodałem tutaj czekoladę. Bez czekolady by tak wcale nie było. Ale to nie jest koniec minusów tego pojazdu, moi drodzy. Ponieważ ten pojazd wcale nie jest taki mobilny, jak ja się spodziewałem, że on będzie. On ma co prawda 54 na godzinę, ale 14,84 mocy i po prostu nie jedzie. No, chciałoby się, żeby on naprawdę zasuwał i tą pozycję jakąś szybko sobie obrał, szybko dojechał. Niestety tak nie jest. No i jest jeszcze jeden feler i to dosyć spory. A mianowicie wychył tego działa na boki to jest tylko 10 stopni. 10 stopni to jest bardzo, bardzo mało. Gdyby mu dali 20 stopni, to jeszcze ok, spoko. Bo 20 stopni by sobie w krzaczku gdzieś siedział, obracałby tym i prawdopodobnie nie byłby wykryty. Albo tak mi się wydaje przynajmniej, że nie byłby wtedy wykryty. Nie traciłby kamuflażu. No niestety tak nie jest. Ma 10 stopni wychyłu działa i to jest mega mało. Naprawdę to jest bardzo mało. Co tu dalej powiedzieć? Za chwileczkę oczywiście zagram bitwę. Niestety nie będzie to dziewicza bitwa, bo już na streamie tym grałem. Grało mi się niefajnie. Nie mówię, że tym pojazdem nie da się zrobić fajnego wyniku. Na przykład nie da się nastukać pula czy coś. Na pewno się da. Natomiast myślałem, że przynajmniej jak dadzą prezent bączka, do tego niemieckiego bączka o dosyć ciekawej konstrukcji, to będzie to pojazd przyjemny, najzwyczajniej w świecie bardzo przyjemny. Tymczasem jest, no, dla mnie, w moim odczuciu, zupełnie, zupełnie inaczej. Zamontuję tu może jakiś, czekajcie, style domyślne, łowca, to mi się zawsze najbardziej podoba. Więc niech będzie. OK. Zamontowałem typowy zestaw kamperski, czyli siatka plus lorneta. W bitwie, chyba ze dwie bitwy tym rozegrałem przedwczoraj i wcale nie było takiej sytuacji, że stałem w krzaku, tylko musiałem jeździć niestety, bo jakbym stał w krzaku, to bym nic nie zrobił.
Także nie wiem, jak to teraz będzie. Słuchajcie, bez wstępnych, nie zamierzam tu analiz robić, porównywać do innych pojazdów, chociaż można by było porównać, no, na przykład taki marderek, prawda? Zobaczcie, ograniczenie obrotu działa 28 stopni. 28, a tamten ma 10. Przecież to jest kolosalna różnica. Celność 0,33. Czas celowania 1,6. DPM 2000. Prawie dwa razy więcej. Życia tyle samo. No ale dobra. Jedziemy. No tak chcieli zrobić, tak zrobili. Żeby chociaż to było szybkie i miało obracalną wieżę, to by można było jak bączkiem tym grać. No ale nie można, no nie można. No 10 stopni to jest... Zobaczycie zresztą w bitwie. Dobra, jedziemy. Nie wiem, ile będzie losowało. Mam nadzieję, że szybko dosyć wylosuje. Jest to upierdliwe. Żeby szybko dało się wystrzelić te trzy pestki, żeby to bardzo szybko skupiało. Nie wiem, no mogli się postarać, mogli, no dla chcącego nic trudnego, mogli zrobić temu pojazdowi coś takiego specjalnego. Na przykład, że takie jak AMX 1357, szybkość strzelania, tak? Mielibyśmy ten 1000 obrażeń, ok, spoko, niecały 1000, ale przynajmniej te trzy pestki byśmy bardzo szybko wystrzelili i się mogli chować gdzieś coś. No niestety, no nie. Zresztą zaraz zobaczycie. O, taka mapka, to jest nie za fajna. Nawet nie wiem, gdzie tu tym jechać, mówiąc szczerze. Nie za fajna, bo ja tutaj zawsze jeżdżę mniej więcej tu. No, a teraz... To jest właśnie ciekawe, że... Chyba niszczycielem po raz pierwszy takim... do kampienia dobrym. Chyba po raz pierwszy na tej mapce mnie wylosuje. Nawet nie wiem, gdzie stanąć. No spróbuję gdzieś tam pojechać, zobaczymy. Mamy tu jeszcze jakieś niszczyciele. Mamy, więc podglądnę, gdzie oni staną. O, widzę, że jest kolega sympatyczny w takim samym pojeździe. No zobaczcie, no. Wychył lufy jest taki. Wyobrażacie to sobie? Kurde bela! Taki maciubki wychył lufy dali. O, jedzie, ale kto? O, widzicie, ale kto, o ile szybszy jest. O, można by było porównać w sumie Alekto do niego. Gdzie ty, kolego, jedziesz, ty Alekto? Pojadę za tobą, ale co z tego wyjdzie, to ja nie wiem. Gościu tu już jedzie. Tu są jakieś takie... A, tam jest miejscóweczka. Dobra, to ja spróbuję... Może nie wiem, czy jak przewrócę to drzewko, to będę miał osłonę, czy nie? Kurka, za nisko jest. Chociaż tak, jakby ktoś tu... No zobaczcie, no. Taki zakres ruchu mam. To przecież to jest masakra. Dobra, tam w środku coś się dzieje. Stąd będę miał bicie w razie czego, jakby tam zaczęli wyjeżdżać. O, coś jest. Kurka, trzy pociski. No i teraz, zanim się przeładuje, to już go zabiją. Dobra, jest frag. O, będą atakować, widzę tam tym przepychaczem. Może to i dobrze. Jak ten się wycofa, to zaraz dostanie od nas. No to może stąd ja postrzelam. O, następny coś jedzie. O, jest niedobra sytuacja, bardzo. Tym Shermanikiem mógłbyś tam coś podjechać, kolego. Czy stąd będzie bicie? Nie, nie będzie, ale lipa, trzeba... Kurde, gdzieś trzeba się przenieść.
bo zaczną nas kapować zaraz do licha. Kurka, znowu klawiatura! No nie! Coś mi się dzieje z klawiaturą i mi tak na chwilę się wyłącza, nie wiem. No T67... Kurde, ja nie wiem. Excelsior... Pomogę mu, tylko że wyspotowany tutaj już nic nie zrobię za bardzo. Dobra. Oni by musieli tu wyjeżdżać, bo tak to wszyscy... No właśnie, i już. Uciekaj tym. Oni muszą tu wyjechać, inaczej będzie... Klops. Kurde, mogłem teraz z tej górki, miałbym świetne bicie. Gorzej jak jakiś troll wyjedzie. Zaczęli kapowanie. Kapuje ten sztuk na 100%, tylko czy on nie ma trolla? Może go sprowokuje? No kurka, strzel! Ma trolla dziadostwo. Ale kto coś ty zrobił, no... To była akcja zdekapowania, rzeczywiście, ale... Może pomogę temu T69. O kurde, nie dam rady już może. Dawaj, uciekaj tu, uciekaj, niech on jedzie za tobą. Nie, no jeszcze nie... Dobra, zróbmy jeszcze jedną bitwę. No nie, no takie no Excelsior 800 życia. To kurka, ile, zobaczcie, musielibyście strzelać w Excelsiora, żeby go w ogóle rozwalić. Nawet gdyby on w was nie mógł strzelać. Porażka. Porażka, porażka. Dobra, jedziemy jeszcze. Dobra, tym razem wylosowało na szóstki niestety. No ale tutaj już mapka bardziej znana, no i będzie można pokampić, więc może być spoko. Z szóstek mamy HT numer 6, Hellcata, AMX-12, No AMX-12 to z sieczkę może z takimi robić, ale wiadomo. Żeby chociaż można było tą lufą bardziej wychylać, no to już coś. Do tego widzę, że taranują, bo obaj na tarana jechali. No więc pojazd dobry do taranowania jest. Żeby być taranowany, tak? No dobra, mamy ELCK. Zobaczymy, co tu się urodzi. 10 stopni jest opuszczania tego działa, więc dobre to. O, jest Wolverine. Pięknie tam wyjechał, tak. Patrzcie, następny jest. Kurde. Dobra, udało się magazynek jeden wsadzić.
Bardzo fajnie. Teraz ten... Spróbuję tu podjechać jeszcze wyżej. O kurka, się pojawiło to. Ulala, że on się nie wstydzi. Nie no, bez Golda widzę, że nie przebije. A to co? O, jest, pojawił się. No, nawet na Goldzie widzę, nie mogę. Kurczę, tego Hetzera... No, nie widać. Ale nasi, kurka, poginęli momentalnie, no. Mamy tego LCK. Dobra. Ktoś mnie podświetlił, niedobrze. ...25 TP. Jedzie ten AMX, kurczę, on tutaj nas rozdupczy dokumentnie, coś tak czuję. No jest mocny AMX, 12T w takim zestawieniu. Teraz czy powinienem spotować? No nie powinienem, raczej do tyłu, do tyłu. Jeszcze Chaffik jedzie. No widzicie, jak was z takimi wylosuje MX-12, Chaffik, to kurde, ciężka sprawa, ale jakby się dało tu tego Chaffika. Dobra, na razie mnie nie widzą. O kurka, MX-12. Niestety, no, robią z nami co chcą, no. Nie no, jeszcze przebijać nie mogę, kurde. Zaraz tu wyskoczy któryś pewnie. Tam jest jeszcze... Oj! Nie no, muszę go rozwalić. Dobra, rozwaliłem. 25! O, 25 TP! Dobra, lepszy wynik zrobiłem, ale... Co z tego? No słaby. Słuchajcie, nie wiem, napiszcie, jak wam się gra, czy w ogóle graliście. Dla mnie danie magazynka w takiej postaci, w jakiej to zrobili, no jest słabe na maksa. Nie wiem, kolejny raz się sprawdza, że kurczę, niemieckie jak coś dają, to... jakieś upośledzone takie zawsze musi być, no... Nie wiem. Daliby normalny niszczyciel, żeby miał 1800 DPM-u czy coś takiego i już by fajnie, no coś taki odpowiednik Alecto czy coś, no dali niestety prawdopodobnie nie będzie to popularny pojazd, no bo są na tym poziomie niszczyciele po prostu o wiele, wiele lepsze.
Ten magazynek szybko wystrzelony, jedna sekunda odstępu między pociskami, czas skupienia, też żeby był niziutki jakiś, jedna sekunda typu i już, i wtedy by coś z tego było. No ale niestety. Dobra, to tyle. Dla mnie niestety porażka, zawiodłem się, bo myślałem, że to będzie fajna taka zabaweczka. No ale nie, no 971 na czekoladzie DPM-u to jest. Aż zobaczę, ile ma Alecto, bo uwaga, ile ma Alecto? 2179. Pff. A jakie tu parametry tego działa? Uszkodzenia 75, penetracja 110. 75, 180. A na tym? Penetracja 130 na goldzie. Nie, no kur... Nie, wyłączam to, dobra. Koniec materiału. Trzymajcie się, hej.